O, hej ludziska, w dzisiejszym odcinku... Tato, co ty wyprawiasz? No robię wstęp do naszego filmu. Słuchaj, to mój kanał, jakoś sobie poradzę, okej? No dobra. Okej, hej ludziska, w dzisiejszym odcinku porównamy sobie różne typy koleżanek. Oczywiście wszystkie postacie są fikcyjne, a podobieństwo jest czysto przypadkowe. Zostawcie łapki w górę i dajcie znać, które typy koleżanek macie w swojej szkole. A ja chciałem zrobić odcinek o pączkach. No trudno. Oj, ten tata. Okej, to zaczynamy! Koleżanka plotkara. Widziałaś, jak jego wczoraj Karolina wrzuciła szorca? Nie. Założyła bluzkę w kratkę do spodni w paski, co totalnie do siebie nie pasuje. A wiesz, że Alicja chce się przeprowadzić do Hiszpanii? Naprawdę? Ale to jeszcze nic, znam sekret Kasi. Chcesz wiedzieć jaki? Niekoniecznie. Och, no dobra, już mnie nie męcz. Powiem ci, skoro musisz wiedzieć. Kasia jest uczulona na pizzę. Co? Nie można być uczulonym na pizzę. Naprawdę, tak mi powiedziała Magda. A Magda by mnie nigdy nie okłamała. A wiesz czemu? Czemu? Bo znam jej sekret, wiesz jaki? Skoro już muszę... Koleżanka Maruda. Słuchaj, może pójdziemy sobie na spacer? Nie, bo będzie zimno. To może do kina? Pewnie i tak film będzie nudny. To może pojedziemy na zakupy? Nie, pewnie i tak nic na mnie nie będzie pasować. No to co chciałabyś robić? Chciałabym pójść na rower. Świetnie, no to chodźmy pojeździć. Nie, to zły pomysł. Przypomniało mi się, że nie umiem jeździć na rowerze. No i nie mam roweru. A może powinnam się jej zapytać, czego nie chcę robić i wtedy to zrobi. Koleżanka Milusińska. O nie, zapomniałam sobie spakować śniadanie. Nic nie szkodzi, spakowałam je za ciebie. Naprawdę? Dzięki, jesteś kochana. No dobrze, drodzy uczniowie, a teraz sprawdzimy sobie wasze zadania domowe. O nie, zupełnie zapomniałam o zadaniu domowym. Nic nie szkodzi, odrobiłam je za ciebie. Dzięki, jesteś wspaniała. Wow, ale fajna bluzka, kupiłabym sobie taką. Nie musisz. Już ci ją kupiłam. Dziękuję. O, mój chłopak wysłał mi wiadomość. Zapraszam mnie dziś na randkę. Fajnie, pójdę za ciebie. Koleżanka Daj Gryza. Hej Sara. O, cześć Halina. O, jaka wypasiona kanapka. Dasz gryza? Jasne, ugryź sobie. Dzięki, jest naprawdę pyszna. No, moja mama robi pyszne kanapeczki. Ale fajne jabłko, dasz gryza? Muszę już lecieć, pa! Ale z niej sknera, nawet jabłkiem się nie podzieli. Niewidzialna koleżanka. No wiesz, ostatnio bardzo dużo gram z Wiktorem w tą grę. Kiedyś mnie ciągle ogrywał, ale teraz ja zawsze wygrywam. Najbardziej lubię tę planszę na bagnach. Jest bardzo... Co jest? Z kim ona gada? Właśnie problem w tym, że z nikim. Może następnym razem jak wpadniesz, to razem w nią zagramy. Chyba trzeba pójść z tym do specjalisty. No. Słuchaj, a podałabyś mi tamtą poduszkę? Jakoś mi tak niewygodnie. Dzięki! Obrażalska. Sara, pożyczysz mi długopis? Jasne. Wolałabym ten drugi. Sorki, ale to jest mój ulubiony. Ach, która godzina? Mój zegarek się rozładował. Nie powiem ci. Coś się stało? Mam wrażenie, że się obraziłaś. Wcale się nie obraziłam, wiesz? Okej. No dobrze, Gabrysiu, powiedz mi, w którym roku był chrzest Polski? Nie powiem. A chcesz dostać jedynkę? Nieważne. Sara, dasz jej proszę ten drugi długopis?
Jasne. Dzięki. Ciekawska koleżanka. Cześć, Ola. O, cześć, Mariola. Idziemy razem do szkoły? No jasne. Z kim piszesz? Z kolegą. A z którym? A nie znasz. A chodzi z nami do szkoły? Nie. Co rysujesz? Żółwia. A jakiego? Chyba stepowego. A co tam masz? A zeszyt. A jaki? No, 60-kartkowy. A w linię czy w kratkę? W kółka. Ha? Ola, co robisz? Koleżanka, zła rada. Co powiesz na to? Nie w twoim stylu. A to? Nie, to nie w twoim stylu. Lepiej przymierz to. No dobra. No nie wiem. I co, myślisz, że pasuje? No, i to do ciebie pasuje. Chwila, masz na sobie ciuchy, które wybrałam. Bo to bardziej pasuje do mnie. Koleżanka kombiniara. To co, wybrałaś już, co weźmiesz? Nie jestem głodna, wezmę tylko lemoniadę. A ja wezmę to, to, jeszcze to. Ale się najadłam. Widać. Ojej, nie wzięłam portfela, zapłacisz dla mnie. Za to wszystko, co zamówiłaś? Tak, dzięki, jesteś kochana. Ta, co wszystko wie. Ale dziś senna pogoda. No, wiem. Wow, tutaj piszą, że łosoś jest bliżej spokrewniony z człowiekiem niż z rekinem. No, wiem. A wiedziałaś, że wiele ryby pochodzą od ssaków lądowych? No, wiem. A wiesz, że na naszym osiedlu budują nowy sklep? No, wiem, to będzie Walmart. A wiesz, wczoraj miałam straszny sen. Śniło mi się, że zjadł mnie żółw. No, wiem. Naprawdę? To pewnie pizza. Pewnie tak. O nie, zupełnie zapomniałam, jaki mam PIN do karty płatniczej. Ja wiem. Co wiesz? No wiem, jaki masz PIN do karty płatniczej. I ja wiem wszystko. Koleżanka chwali pięta. Hej, wpadłam cię odwiedzić. O, hej Sandra. Fajnie, że wreszcie do mnie wpadłaś. Aha, jak ci minął weekend? Całkiem fajnie, byłam w kinie na nowym filmie o tym jak... Aha, super, a ja byłam w weekend na Malediwach, wiesz? O, fajnie, zawsze chciałam tam polecieć, zanim znikną pod wodą. No, i poleciałam tam prywatnym odrzutowcem, wiesz? Wow. A tydzień temu byłam na koncercie DJ Kapuśniaczka. To teraz super gwiazda, wiesz? Naprawdę? No, a potem zaprosił mnie z całą rodziną na afterparty, bo mój tata go zna, wiesz? Nieźle, kto by pomyślał? A w ogóle patrz, co sobie kupiłam. Mam nowy zegarek. Bardzo fajny. Wiem, dlatego kupiłam jeszcze dwa. Ha? Trochę podobne do nowego iWatcha Natalii. Wyszedł już nowy iWatch? No, już jakiś czas temu. Muszę powiedzieć mamie. Siema, przyszedłem ci puścić mój nowy kawałek. O, DJ Kapuśniak, cześć. A kim była ta laska w różowej bluzie? Koleżanka z klasy, Sandra. Myślałam, że ją znasz. Co? W życiu jej nie widziałem. Koleżanka sportsmenka. Jola, a tak w ogóle co robisz w Sylwestra? To co zawsze, pompki i brzuszki. Ale nie, nie o to mi chodzi. Chcę wiedzieć, gdzie będziesz tańczyć w Sylwestra. No na siłowni. Idę na zumbę. A, okej. Okej, mam nadzieję, że wam się podobało i to by było na tyle. Dajcie znać, jakie wy znacie typy koleżanek i zostawcie łapki w górę. Pa! Tutaj piszą, że łosoś jest bliżej spokrewniony z ludziem. Pewnie myśleliście, że mam pieska, co?